5 marca wspominamy błogosławionego Krzysztofa Macassoli, zakonnika. Krzysztof urodził się około 1415 roku w Mediolanie, w północno-zachodnich Włoszech. Rodzice zapewnili mu dobre, spokojne dzieciństwo i młodość. Gdy miał 20 lat, tak zachwycił się kazaniami głoszonymi przez świętego Bernardyna ze Sieny, że postanowił przyłączyć się do wspólnoty franciszkańskiej. Właśnie w tej wspólnocie widział możliwość realizacji powołania do świętości w skrajnym ubóstwie, radykalnym posłuszeństwie, wielkiej miłości Boga i bliźniego według charyzmatu pozostawionego przez świętego Franciszka z Asyżu. Po odbyciu odpowiedniej formacji Krzysztof przyjął święcenia kapłańskie i niestrudzenie oddał się pracy apostolskiej. Jego płomienne kazania przyczyniały się do nawróceń wielu ludzi, a niektórzy z nich czasem z bardzo daleka przychodzili, by słuchać jego kazań. Dzięki jego modlitwom wielu chorych odzyskiwało zdrowie. Krzysztof zmarł 5 marca 1485 roku w wieku około 70 lat. Jego kult został zatwierdzony przez papieża Leona XIII 25 lipca 1890 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Krzysztofa do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.